Jak ocenisz ten mecz? No, pierwszy mecz wyjazdowy, ciężkie spotkanie. Ja sam pierwsze biegi nie najlepiej mi się jechało, szarpało. Jechałem tyłem do przodu i stąd też pogubiłem też punkty. Później przysiadłem się na drugi motor. Już o wiele lepiej się czułem na tym motocyklu. Nie szarpało mnie tak i wychodziłem dobrze ze startu. Ale to cały czas jest mało tej jazdy. Rozmawiałem też tutaj z gospodarzami. Takie same odczucia mają. Po prostu no, nie wiesz, czy zmienić ten ząb w tą czy w tamtą. Boisz się zareagować, no bo tej jazdy nie było i tych sparingów. I stąd tak to wygląda, no ale wszyscy mają tak samo i trzeba sobie z tym radzić. A czujesz, że idzie to w dobrym kierunku? Bo tak naprawdę występ w Bydgoszczy pierwszy na obcym torze no był przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby. Nie, myślę, że trzeba nazywać rzeczy po imieniu. A dzisiaj już było lepiej. To jest dobry prognostyk? Tak, no podobny tor. Myślę, że też twardo jak Bydgoszczy, już lepiej. Tam prawda jechałem na innym silniku. Okazało się, że ten silnik chyba na te twarde tory no, nie jest dobrze dopasowany albo nie pasuje po prostu. Albo coś nie poukładałem tak, jak to powinno być. No i biegi poleciały, wynik został i no, trudno, ale walczymy dalej. Jest następny tydzień. Znowu treningi jakieś, ale wynosimy lekcje, tutaj wynoszę lekcje z tego spotkania i coś więcej wiem. Są to nowe silniki zakupione przez pana Janka i Andrzeja Garcarku. Także im bardzo za to dziękuję, bo silniki na pewno jadą, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas się jeszcze gdzieś gubię w tym dopasowaniu. Niestety one reagują inaczej jak te, co jeździłem dotychczas i stąd też taka niepewność i wpadki w niektórych biegach, myślę. A powiedz, czy ten tor was zaskoczył, bo dotąd w nich nie był beton, a dzisiaj tak naprawdę było pod koło. Znaczy nie, myślę, że pod koło nie było, bo trasa była taka jak zawsze w Gnieźnie, trochę lekko sypiąca i przynajmniej ja jak jeździłem zawsze tak było. Może start był troszeczkę bardziej przyczepny, zbronowany i nie było dwóch kolei przez całe zawody na jednym polu. Ale to myślę, że tylko na plus, bo było można wystartować z każdego pola, z każdego miejsca, także to tylko na dobre wyszło.